Siemanko, moi drodzy, witam was, ja, czyli Jagowlog, w kolejnym odcineczku na mojej nowej maszynie, którą jest Yamaha DT125X. Film z prezentacji, który, no, mam nadzieję, że podoba się wam, bo się postarałem. Macie teraz sobie w karcie u góry. A ja co, w dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że pojadę na przegląd, ponieważ będzie się kończył. A to jest bardzo ważna sprawa, bo chcemy setę mieć na legalu. No i moi drodzy, co? Zobaczymy, czy przejdzie. Tak, no normalnie, bez tam, wiecie, kombinowania. Czy będzie jak z Simpsonem, że się okaże, że błotniki są za krótkie. Też no, tutaj i światła, i kierunki, no, no wszystko jest, jest, nawet kierunkowskaz działa. Lusterki, o, lewe, prawe, że bez kombinowania. No zobaczymy, co to będzie, jestem bardzo ciekaw. Powiem szczerze, że dużo na niej przejechałem. Ale fajnie to chodzi. No powiem wam, że jak na 125 to nawet mogę się pokusić na stwierdzenie, że jest to bardzo fajny sprzęt. Tylko ciekaw jestem, czy będę musiał bajerować dźwiękiem, czy mnie ok słyszycie. Bo jednak tutaj te prędkości będą trochę tak ciut wyższe niż na Simpsonie. A ja chcę, no wiecie, żeby to jednak było to solid content, jak to się mówi, prawda? Więc to zobaczymy na tym filmie, to będę w domu ogarniał, no. No zobaczymy, jak wyjdzie straszna lipa, to najwyżej go nie będzie po prostu publikować. Fajnie, 6 biegów to można sobie spokojnie latać. No mówię, no nie chcę szaleć, bo nie chcę, żeby teraz pójść zatrzymało. A i moi drodzy, co najfajniejsza wiadomość, która mnie bardziej cieszy, na której też no, w sumie wybrałem po części sowieckie piątki w sobie legalną, to to, że mogę tym normalnie sobie legalnie śmigać, ponieważ mam prawo jazdy już 3 lata, mam te uprawnienia całe na A1, bo to jest ta po... No jeżeli osoba posiada kategorię B co najmniej 3 lata, to może się przemieszczać na sowieckie, no pewno tam motocykl, no znowu mam się zyklota. No motocykl o pojemności do 125 cm3. Tam jeszcze jest jakaś moc. Przeszewek nie nauczony, żeby kierunki wszyscy jak się skręca. Trzeba będzie się przyzwyczaić. Dobra, teraz też no nie ma co szaleć, wiecie, z prędkościami. Bo ja się zawsze boję, że jak jest asfalt zimny, to opony w ogóle nie skleją mi. No nie chciałbym szlifa, bo jeszcze są te plastiki fajne, ładne, czarne, eleganckie. Powiem wam, będę musiał sobie z tyłu tarcze wymienić z klockami, bo są kiepskie te obecne. O, a tutaj wolniej możemy. Jeżeli ktoś ma z was sowieckie piątkę w dwusuwie, znaczy masz kiedy to najlepiej, bo takie grzechotanie słychać. Nie wiem, czy to jest normalne, czy mi tarcze sprzęgłowe tak zrzucają. Bo szczerze przyznam się, bez bicia nigdy nie jeździłem na detce żadnej. Nie wiem, jak tam się mówi. Jeszcze w tym slangu nie jestem. Powiem wam szczerze, że no ciekaw jestem, czy to tak ma chodzić, czy do remontu. Tutaj wiem, że mam korbę zmienioną, bo mam stare części. Korba jest zmieniona, tłok jest zmieniony, łożyska w silniku. Na uszczelkach nowych poskładane, więc teoretycznie to powinno jeszcze chodzić i chodzić. Po drugie, te sprzęty nie są jakieś wyżyłowane fest. Dobra, moi drodzy, kończymy gadać, idziemy na przegląd, zobaczymy co to będzie, czy przejdzie wszystko pozytywnie, czy trzeba będzie kombinować. Tak jak z Simpsonem, jeździć po wszystkich, jakie tu są. Tak więc cóż, widzimy się zaraz z miejsca. To tu, to miejsce, w którym kiedyś mi ten przegląd trosik nie wyszedł. Dobra, gasimy kamerę i zobaczymy, co to będzie. No, mordeczki wieści mam takie, że przegląd nie został podbity, ponieważ pan mi powiedział, że nie zdąży, pół godziny jest na przegląd, nie ma to tamto, że on nie będzie po robocie zostawał. Odesłał mnie to jest tak zwanym kwitkiem do domu. No i jadę do chałupy. I jutro jak chwilę znajdę, to się przejadę. To się przejadę gdzieś, no nie wiem gdzie, no może tam, gdzie ostatnio z Simpsonem byłem. Kwestia tego, której godzinie wrócę z roboty. Nie to jedzie, powiem wam szczerze, że znowu jestem. Jak no, setkę? To już wiem, że na wakacjach jak będę jakieś te 4 suwy, te wszystkie sowieckie piątki, ale ścigacz mijał, to szans ze mną nie mają.
9 dyszek, a to takie uczucie prędkości. A to też, no wiecie, no w tym roku w sumie pierwsza z policji jeżdżę. Simpsona też okazji nie było. Pewnie ten odcinek będzie kontynuowany na zajutrz. No bo dzisiaj mówię, to dzisiaj to już nie zdążę nigdzie pewnie. Także cóż, o, widzimy się jutro, yo! Yo, 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 mordeczki! Jest, moi drodzy, sobota, godzina 7.20. Przegląd niby jest od 8, niby od 7.30, prawdę mówiąc, nie wiem. No ale jadę zobaczyć tam, gdzie byłem ostatnio z Simpsonem. No bo mówię, no jutro jest niedziela, to pasowałoby poszmigać, zrobić prezentację. Jakieś filmy ponagrywać, vlogi. No ale bez przeglądu to będzie lipa, co nie? No i zebrałem się z rana, jeszcze przed robotą, no są roboty. Teraz na przegląd, no zobaczymy, co z tego będzie. Może się uda, fajnie by było. Brałem sobie, moi drodzy, dzisiaj kolesowe jakieś podwór, dżinsy. Bo jest minus jeden teraz z rana. No i zobaczymy. Jak będzie świeciło słoneczko, to będzie chociaż ciepło, no ale przynajmniej te ulice są takie w miarę suche. To się tak nie ubłocę jak ostatnio. Tak wyglądają śmieszniejsze, bo teraz jak wiecie. Odpaliłem z rana. I chodzi, co się miga na chwilę. Się zastanawiam, co to może być. Jak się okazało, to powinienem kranika odkręcić. A już się stresowałem, że coś się znowu zdupcyło. Będziemy w stronę słońca, zobaczymy, czy w ogóle coś się na mieście gdzieś dzieje. Jest mega wygoda z tym wszystkim biegiem, serio. No, no moja druga jazda na nim. Druga jazda na przegląd, super. Ale jest serio mega fajnie, że jest na 6 biegów. To jest takie wciół wygodne, nie patrzę, 6 bieg, 60 na godzinę i ja sobie nawet w połowie reza nie jest. Tak wiesz, tak delikatnie sobie wiecie, taka prędkość przelotowa, to będzie naprawdę świetny motocykl. Byle wychodziło, no ale jakoś to serio, nie wątpię, że on będzie chodzić, że mi się nie będzie działo. No a tak ogólnie to, moi drodzy, mam nadzieję, że wyrosłem, mam nowy system motoblogu, gdzie muzyczka leci w tle, jak mogliście zobaczyć, jak nie to, to trudno. Bo stwierdziłem, że no kurczę, już tyle nagrywam, więc pasuje takie, wiecie, udoskonalenia wprowadzać. Ale jak będzie lipa z tą muzyczką, chociaż myślę, że nie wóz, tak miarcie krótko leci. No ale gdyby się okazało, że będzie lipa, to piszcie w komentarzach, to będziemy zmieniać, co trzeba. Ale mówię, no ja się staram robić te motoblogi takie, jak ja bym sam chciał oglądać u innych, że wchodzę, wbijam i oglądam takie rzeczy. A tym mi najbardziej zależy. Trochę mi, powiem szczerze wam, pijdzie tak kolankami zmarzę, no ale mówię, no jak dzisiaj go nie zrobię, to w przyszłym tygodniu dopiero bym musiał, a nie miałem też szans. Im człowiek starszy, tym z tym czasem ma gorzej, no bo to jednak się jakaś tam praca zaczyna, jakieś obowiązki i tak dalej. I wierzcie mi, młodzi, że jak idziecie do szkoły czy coś, to naprawdę, no macie luz. Ale powiem szczerze tak, ja nie zamieniłbym tego bycia starszym. No bo jest to wolne, że macie kasę, możecie tam, wiecie, no zaplanować sobie dzień i tak dalej, jak chodzicie do szkoły, to tak, ma być szkoła, zadania, no jesteście zależni od rodziców i tak dalej. No jak jesteście starsi, wiecie, pracujecie, to macie tam swobody i tak dalej. Dobra, bo się znowu rozgadałem, o tym trzeba jechać. Jeszcze będzie potem wrócić na tym morozie. No, na rynku pustki, ale jakoś to będzie dziwi, no. Się duszą rano, to się maniać. Ale zaraz nie będzie działał budynek, się zacznie, moi drodzy. To tu będzie ruch. Tak na autostradzie jakiejś. O, to tylnym heblem hamować, bo tu widzę. Lodowisko się porobiło. Eleczka jedzie, trzeba się uczyć jazdy. Pewno, że tak, ważna sprawa. Jeszcze widzicie, nie ufam przed nimi, nie będzie samego pozwolić. Fajnie, no stołeczka piątka. Mówię, zawsze to mówię i będę powtarzał. Jak jest seta, to chcę kupić seta na ulicę. To tylko i wyłącznie 125 pojemność. No trzeba to kręcić, żeby to jechało, no ale moi drodzy, co to za problem? Jak ktoś faktycznie lubi jeździć, to kręcenie motorka, żeby miał to samą przyjemność. A w sumie ładny na przyszłoce dzisiaj jest. Jakbym miał czas, to jest jakieś zdjęcie porównać. Dobra, teraz zobaczymy, czy będę musiał czekać 2 godziny. Czy się uda go załatwić normalnie. No, mam nadzieję, że pan już jest wcześniej czy coś. I powiem, jak chcesz młody, to dawaj, szybko zrobimy i będziemy z głowy. No zarobiście by było, no ale... Jezu, jak ładnie! No ale to będzie widać zaraz, tak więc coś, moi drodzy. Skręcam na prawo i zaraz wam powiem, jak się przegląd skończył. I jo! Dobra, mordeczki, mamy przegląd. Możemy teraz legalnie wszędzie sobie śmigać. Pan mówił, żeby szerokości z głową. O, koło się ślizga. Szerokości, ostrożnie z głową. Bardzo w porządku, pan. Jak ktoś tutaj z okolicy jest, to polecam tutaj przyjeżdżać, bo normalny człowiek i pogadać można normalnie i się pośmiać. Nie jakieś tam, wiecie, łapu-sapu. Ale śmiałem się na początku, bo powiedział mi, że robotniki za wysoko, że jak to tak? Zacząłem się śmiać, ale no, wiecie, on myślał, że to jest jakaś tam jakaś samoróbka, że to nie jest w ogóle, wiecie, supermoto. To jest jemaczka 25X. No to jest, 25X, co nie? A X to były te wersje, no supermoto. Z homologacją i tak dalej. Więc popatrzył, światła sprawdził, kierunki sprawdził.
opony, win, i czy jest nabity, bo naklejka może być, a musi być nabity. No i co? Przebieg zobaczył, ładnie, pieczątkę mam, wszystko mam, można teraz normalnie legalnie się na rynek wybrać. Muszę go jeszcze zarejestrować, ale to czekam, aż mi idzie Maciek, dośle kartę pojazdu. Nie no, serio, fajnie, sprzęt, tylko tak pozycja jeszcze taka, no trochę mnie świeci ta pozycja na nim, bo tak siedzicie, jakby w ciur wysoko, takie kołki takie. No ale to też, że fajnie będzie wyglądał, na przykład jak to będzie strzelone z boku stomu, to będę wyglądał, wiecie, poważniej. A niech taki typek. Dobra, teraz szybko trzeba do chałupy dojechać, szybko. Szybko, ale bezpiecznie, bo trzeba do roboty jechać. Trzeba to zarobić pieniędzy, żeby mieć na jakieś tam, wiecie, wymianę tłoczków. Ale tak w ogóle, moi drodzy, ja się nie chwaliłem jeszcze na żadnym motovlogu, ale kupiłem sobie samochód, no powiedzmy, że po części samochód marzeń, bo odkładałem na niego chwilę czasu, ale może kiedyś zrobię z nim odcineczek. Ja się nie wiecie, no nie chcę zdradzać, ale kupiłem sobie auto fajne, no dlatego też może, czy ja wiem, no jeszcze, że kasa mi została, więc mogłem sobie wziąć, wiecie, jakiegoś, myślałem nad nowym AXC TPI 250, ale stwierdziłem, że to będzie kiedy indziej, może na jesień. Teraz stwierdziłem, że furę wezmę, jeszcze tak felgi, polerkę zrobić, ceramikę nałożyć na całą, to są takie, wiecie, rzeczy, z którymi chwilę zejdzie. Tak chciałem tak na spokojnie to wszystko rozegrać. Nie no, fajne, bardzo przyjemny komarek. To takie jazdy miejskie, serio, fajne. No i tak, ludziska. W sumie co, będziemy kończyć tego motovloga. Albo odcineczek. Więc jak widzicie, super moto moje przeszło przegląd. Bez większych problemów, prawdę mówiąc. Pierwszy problem był taki, że byłem, a panu się nie chciało, a drugi problem... Nie było drugiego problemu. Tak więc spoko. No i tak, teraz pędzę do domu, trzeba do roboty jechać. A następny odcinek, moi drodzy, albo w środę, albo w niedzielę. To już mówię, zależy jak ja będę czasowo wyrobiony. Ale będę starał się w tych dniach dodawać filmu, bo teraz tego czasu będę miał jednak mniej w okresie tym letnim. To tak jak wam mówię. Środy 17 i niedzielę 17. Godzina się może delikatnie zmienić w lecie, no ale to was będę informował. Na razie przy tym schemacie zostańmy. Środa, niedziela o 17 godzinie. Tak więc cóż, odcineczek wyszedł krótki, ale fajny. I piszcie, jak wam się podoba taki format motovlogów, że najpierw są ujęcia, potem gadanko, wstęp, potem jakieś artystyczne ujęcia do muzyczki, potem motovlog z muzyczką i tak dalej. No piszcie, moi drodzy, bo wiecie, ja to robię dla was, więc to się musi wam podobać, a nie mi, co nie? Dobra, nie przedłużam, bo jeszcze mogę gadać i gadać, a serio, jestem zajarany. A! I na Instagramie są zdjęcia z tym komarkiem, więc jak ktoś widział, to zapraszam wbijać, lajkować, obserwować. No i moi drodzy, na Instagramie też wszystko fajnie, bo się dzieje wcześniej. A kanał YouTube zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania, co zmieniamy, co poprawiamy, co zostawiamy. To mówiłem ja, czyli Jagowlog, będę w stronę słońca. Juuu!